YouTuber Góral na wolności usłyszał jednak zarzuty. Wiadomości Mikołaj Gronet. Góral wychodzi na wolność. Są zarzuty dla youtubera, który w internecie namawiał nieletnie dziewczynki do seksu. Policja i prokuratura nie wnosi jednak o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. W studiu jest Adam Michalkiewicz i ma najnowsze informacje w tej sprawie. Na żywo nasz reporter. Góral wyznaczone dni musi stawiać się na komisariat. Zastosowano także wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości kilku tysięcy złotych. Dostał także zakaz wystąpień publicznych w internecie. Wniosku o areszt jednak nie ma. Internauta będzie odpowiadał za nawoływanie do nienawiści, ale policja wciąż uzupełnia to cytat, materiał dowodowy i prawdopodobnie tych zarzutów będzie więcej. Na razie Góralowi grozi do 2 lat więzienia. Adam Michalkiewicz, Radio Poznań. Polskie Radio Poznań. Minęła 17, jest piątek, 30 marca. YouTuber Góral z zarzutami. Nie było wniosku o areszt. Wiadomości Mikołaj Gronet. Zakaz wystąpień publicznych w internecie dostał dziś zatrzymany w czwartek przez policję YouTuber Góral. Tak jak już wcześniej informowaliśmy, mężczyzna w sieci nakłaniał nieletnie dziewczynki do seksu. 21-letni Grzegorz Gieł usłyszał zarzuty nawoływania do nienawiści. Grozi mu do 2 lat więzienia. To jednak nie koniec sprawy, przekonuje rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Andrzej Borowiak. Policjanci dysponują dodatkowym materiałem dowodowym w zakresie innych przestępstw, których ten mężczyzna mógł się dopuścić. Jednak aby uzupełnić mu zarzuty, wymagane jest uzupełnienie tego materiału dowodowego, chociażby o przesłuchanie osób nieletnich przez sądy. Policja i prokuratura nie zdecydowały się na złożenie wniosku o tymczasowe aresztowanie. Góral dostał jednak zakaz wystąpień w sieci, musi wpłacić kilka tysięcy złotych poręczenia majątkowego, a także w wyznaczone dni stawiać się na komisariacie. Po naszych ubiegłotygodniowych materiałach w tej sprawie serwis YouTube zablokował konto Górala. Wcześniej jego kanał śledziło ponad 250 tysięcy ludzi.